Moje nazwisko Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się dzisiaj opowiedzieć o post-quantum crypto. Taka prezentacja od programisty dla programistów. O sobie jako programista, zaczynałem jako programista we Wrocławiu, w starym oddziale BenQ Siemens i jakieś pewnie 15 lat temu. A później się przeniosłem za granicę i pracowałem dla takich firm jak Cloudflare, Trustonic, Amadeus. We wszystkich tych firmach jako na stanowisku kryptografii engineer. Ale tyle o mnie. Więc co bym chciał dzisiaj przedstawić, to post-quantum crypto, generalnie po co tak naprawdę o tym mówimy, kto się tym interesuje, i jakie są dostępne narzędzia, żeby móc testować czy integrować z innymi systemami. Więc zacznę od tego, po co się tym tak naprawdę interesować. W 1994 roku taki facet, który się nazywa Peter Shor, stwierdził, że zna sposób na faktoryzację liczb, które mogą być użyte do łamania albo szyfrów RSA, albo szyfrów, które bazują na faktoryzacji liczb, takie jak RSA, albo do kryptosystemów, które bazują na problemie logarytmu dyskretnego. Jedyne wymaganie tutaj, żeby ten algorytm działał szybko, jest komputer kwantowy. Musi być uruchomiony na komputerze kwantowym, żeby to zaczęło jakoś działać. Później w 1996 roku inny koleś, który się nazywa Lov Gruber, stwierdził, że jeśli chodzi o asymetryczną kryptografię, to wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o łamanie na komputerze kwantowym, a on zaproponował algorytm, który może zostać użyty do przyspieszenia wyszukiwania w zbiorze nieuporządkowanym. I to dokładnie taki algorytm byłby potrzebny, żeby złamać dzisiaj, czy zabezpieczenia algorytmów takich jak AES czy SHA, tych, które są używane do symetrycznej kryptografii, czy do podpisów cyfrowych. Jeśli chodzi o ten algorytm, nie zmienił świata aż tak bardzo, ponieważ ten sam sposób przyspiesza łamanie o dwa razy, więc jest w łatwy sposób można się pozbyć problemu. Po prostu bierzemy klucz, który ma 128 bitów i zamieniamy go na 256 i wtedy podwójna długość klucza powinna być wystarczająca, żeby być odpornym na ataki ze strony komputerów kwantowych. Przez 20 lat później ludzie dyskutowali, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy warto o tym myśleć, czy warto poświęcić czas, czy nie. I w końcu w 2016 roku NIST, National Institute of Standard and Technology w Stanach, stwierdził, że może nie ma dzisiaj komputerów kwantowych, ale może będą i lepiej, na pewno jest sens, żeby się zabezpieczyć. W swoim raporcie stwierdzili, że it's desirable to plan for this transition early. Więc chciałem w następnym slajdzie postaram się powiedzieć, dlaczego tak właśnie jest, albo dlaczego ludzie mają taką opinię. Opinię właśnie. Jeśli chodzi o temat komputerów kwantowych, dużo ludzi ma różne opinie, więc najlepiej tak naprawdę mówić o faktach, a nie opiniach. Więc fakt zerowy jest taki, że żeby złamać jakiekolwiek zabezpieczenie dzisiaj asymetryczne, jakiekolwiek RSA albo takie, które są oparte o krzywe eliptyczne, potrzeba komputera, który ma tak zwany large scale quantum computing. I tak large scale oznacza mniej więcej 4 do 5 tysięcy bitów. Dzisiejsze komputery kwantowe, które istnieją, które są w posiadaniu przez Google, czy IBM, czy Honeywell ma swój komputer, mają
około 72 kubitów. Kubit to jest skala, w jakiej mierzy się siłę obliczeniową komputerów kwantowych. Więc te, które dzisiaj istnieją, mają max 72 kubity. Żeby złamać RSA, potrzebne przynajmniej 4098 kubitów, żeby złamać ECDH, czyli algorytm, który jest oparty, algorytm wymiana klucza oparty na krzywych eliptycznych, potrzeba około 2300 kubitów, więc daleka droga. Niemniej w trakcie, kiedy robiłem tą prezentację, okazało się, że IBM możliwe, że znalazł jakiś inny, czy wytworzył lepszy procesor, który jakby dwukrotnie zwiększa ilość kubitów. Stwierdzili, że mają teraz procesor, który ma 127 kubitów. Czy to prawda, czy nie? Nie wiem, nie jest za wcześnie, żeby powiedzieć. Niemniej widać, że rozwój, że jest pewnego rodzaju rozwój w tym temacie. Ale nie tylko IBM czy Google pracują nad tym, jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo firm i temat jest taki dosyć na czasie ostatnio, więc na przykład jest research prowadzony w Chinach, Chiny mają też swój komputer kwantowy, nie bardzo wiadomo ile on potrafi, ale na pewno istnieje. Są firmy, które się zajmują obliczeniami kwantowymi z innej trochę strony, które mogą być używane, te obliczenia mogą być używane do różnych rzeczy dzisiaj, niekoniecznie do łamania szyfrów. Amazon ma swój, na przykład ma swój Quantum Solution Lab, czy Microsoft buduje swój Azure Quantum, coś tam. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to, że temat jest dosyć na czasie, jest dużo przedsiębiorstw, które inwestują w to, ale nie tylko przedsiębiorstw, ponieważ od pewnego czasu widać, że rządy się też zainteresowały tematem, na przykład Francja chce przeznaczyć kilka miliardów euro na rozwój technologii kwantowych, Niemcy podobnie. Niedawno we wrześniu tutaj w UK powstało takie centrum, które będzie się zajmowało tylko obliczeniami kwantowymi. Także nie wiem, nie chcę dawać swojej opinii, ale wygląda na to, że po prostu inwestycje idą w tą stronę, że firmy i rządy inwestują w ten temat, więc powinniśmy się spodziewać, że w którymś momencie niedługo za 10, a może za 30 lat powstanie komputer kwantowy, który będzie w stanie złamać szyfry. No i ktoś mógł powiedzieć, co z tego? 10 lat to bardzo, bardzo długo, więc ciągle może nie ma sensu myśleć o tym, czy myśleć o kryptografii, która jest odporna na ataki kwantowe. Jednak potencjalne zagrożenia już można widzieć dzisiaj. Na przykład jedno z takich zagrożeń to tak zwane ataki zachowaj teraz i odszyfruj później. Chodzi o to, żeby na przykład mamy trafik, który mamy TLS i ktoś nagrywa całą naszą zaszyfrowaną komunikację, zachowuje ją na dysku i za 10 lat, kiedy ten komputery kwantowe zaczną istnieć, może będzie w stanie złamać szyf, ten, który był użyty do szyfrowania i odzyskać wiadomości. I ktoś by mógł powiedzieć, że okej, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, bym musiał nagrywać wszystko generalnie, to jest bardzo dużo wiadomości, ale widać, że z drugiej strony widać, że na przykład NSA buduje centrum, które będzie w stanie przetrzymywać tak bardzo, które będzie w stanie przetrzymywać bardzo dużą ilość wiadomości. Inne tak naprawdę bardziej realne zagrożenie jest takie, że generalnie z historii wiemy, że jest czas adaptacji algorytmów, jakichkolwiek algorytmów kryptograficznych, jest dosyć długi. C
co jakiś czas w newsach pojawia się wiadomość, że ktoś złamał zabezpieczenia jakiegoś urządzenia, bo używało na przykład starego DES-a i na przykład 56-bitowych kluczy, czy na przykład zabezpieczenia, które na przykład program używa kryptografii w zły sposób. Na przykład Zoom 2 lata temu, który używał AES-a, ale w taki sposób, że można było go bardzo prosto złamać. Więc problem tak naprawdę nie polega na tym, że producenci nie do końca są świadomi, jak działa ich kryptografia, ponieważ to jest taki dosyć niszowy temat. Inne zagrożenie jest takie, że nie tylko długi czas adaptacji różnych algorytmów mamy, ale również brak tak zwanych, nie ma standardów dzisiaj na to, żeby w łatwy sposób wymienić jeden algorytm z innym. Na przykład jeżeli zmodyfikujemy TLS i dodamy do niego jakikolwiek kryptosystem post-quantum, to po stronie serwera to klient przestanie działać. Więc nie ma tak zwanych rozwiązań, które by patch and pray, które możemy w bardzo szybki sposób załatać dziurę. Zatem takie trzy tak naprawdę największe zagrożenia na dzień dzisiejszy. Jak spojrzymy na migrację kryptosystemów, to zauważymy, że one historycznie zajmowały bardzo, bardzo długo. Na przykład algorytmy krzywych eliptycznych były znane w 1985 roku, ale zostały użyte w 2004 roku. I z jednej strony długi czas adaptacji pochodzi z tego, że no cóż, mamy RSA i działa, więc po co zmieniać. Z drugiej strony to było 20 lat i w trakcie tych 20 lat patenty, które były patenty, które były używane do ECC wygasły i dopiero wtedy można było zacząć tak naprawdę używać systemów opartych na krzywej elektrycznych bez dodatkowych kosztów. Więc jeżeli sobie pomyślimy, że komputery kwantowe powstaną za 10 lat, a poprzednia migracja zajęła 20, no to może to możliwe, że warto jest się po prostu tym zainteresować. Dlatego tak naprawdę ludzie interesują się takimi rzeczami dzisiaj. Te migracje do różnych kryptosystemów są również bardzo skomplikowane. Na tym slajdzie, który może nie widać tego bardzo dobrze, ale jeżeli na przykład weźmiemy VPN, to VPN to jest tak naprawdę implementacja standardu IPsec. IPsec to standard, który używa innych standardów, mianowicie X509 i IKEV2. I X509 jest używany w jeszcze innych systemach, na przykład TLS, więc to zoo, które używa różnych standardów, musi zostać zupdate'owane i ciężko jest tak naprawdę stwierdzić, który komponent powinien być pierwszy zmieniony. Tak najlepiej by było jakby wszystko zmienić w tym samym czasie. Jeżeli ktoś kiedykolwiek brał udział w jakiejkolwiek standaryzacji, to wie, że to są lata. To są bardzo skomplikowane migracje. W momencie, kiedy standard już istnieje, trzeba zrobić deployment. Deployment zajmuje dosyć dużo czasu. Nawet jeśli się spojrzy nie tylko na tak holistycznie na to, czego dzisiaj, gdzie kryptografia jest dzisiaj używana, ale nawet jeśli weźmiemy bardzo mały element, taki jak na przykład generator liczb losowych w procesorze Intela, to zauważymy, że ten generator działa w ten sposób, że nie tylko, że wypluwa te liczby losowe, ale w środku w procesorze liczby losowe są generowane z takiego czegoś, co się nazywa ring oscillator, i które później są zamieniane z postaci analogowej na cyfrową, i żeby zrobić 32 bajty, które zawierają 256 bitów entropii,
trzeba przepuścić to wszystko przez tak zwany conditioner. Conditioner to jest nic innego jak coś, co działa, coś, co uruchamia AES, a AES, procesor Intela uruchamia AES-120, który działa na 128-bitowym kluczu. Więc tak naprawdę cała ta konstrukcja, liczby losowe, które dostajemy dzięki tej konstrukcji, są podatne na ataki ze strony komputerów kwantowych. I podejrzewam, że nie każdy jest jakby świadomy, że gdzie tak naprawdę ta kryptografia jest dzisiaj, ale czas potrzebny na zidentyfikowanie tych wszystkich elementów, to po prostu potrzeba dużo czasu na migrację takich małych rzeczy. Okej. Więc to jest tak naprawdę mój argument za tym, że może jednak zajmowanie się postkwantum krypto jest warte czasu. Inny argument jest taki, że to jest bardzo ciekawy temat. I jako wyedukowany matematyk jest chyba jednym z czymś bardziej ciekawych, nad czym kiedykolwiek pracowałem. Ale okej, co to jest tak naprawdę postquantum krypto? Co to jest kryptografia klucza publicznego generalnie i jak się różni od, jak dzisiejsza kryptografia klucza publicznego różni się od tej, od postquantum? Jestem pewien, że wszyscy wiedzą, na czym polega kryptografia asymetryczna, a jak nie, to postaram się trochę przypomnieć. Więc mówimy tak naprawdę o dwóch use case'ach. Jedna use case jest to wymiana klucza, który jest później używany do szyfrowania symetrycznego, a drugi use case to podpis cyfrowy, czyli autentykacja. Więc mamy Alicję, czyli w obydwu tych use case'ach mamy dwie strony, które chcą się komunikować, Alicję i Boba. Alicja jest... Miałem różne pomysły na Alicję, ale Bob jest tylko jeden. A więc powiedzmy, że Bob chce wysłać coś zaszyfrowanego do Alicji. W tym celu Alicja generuje tak zwane parę kluczy. Jeden jest publiczny, który udostępnia w internecie. Drugi jest prywatny, który trzyma prywatnie, którego nie udostępnia nigdzie, trzyma w kieszeni. Bob w momencie, kiedy chce na przykład zaszyfrować dokument czy jakiś plik, generuje randomowy klucz symetryczny, używa tego klucza do szyfrowania asymetrycznego, czyli na przykład używa tego klucza do AES-a, później z tego wychodzi zaszyfrowany dokument i później szyfruje sam klucz za pomocą algorytmu asymetrycznego. Więc tutaj na tym slajdzie to było to encrypt, z czego dostaje ten ciphertext. Później wysyła to wszystko do Alicji, czyli zaszyfrowany dokument i zaszyfrowany klucz. I Alicja jest w stanie swoim kluczem prywatnym odszyfrować klucz symetryczny i później kluczem symetrycznym odszyfrowuje cały dokument. Więc taka konstrukcja jest znana jako PKE, Public Key Encryption Scheme. I na przykład RSA to jest implementacja takiego schematu. Podpis elektroniczny, czy autentykacja działa w podobny sposób, tylko że odwrotnie. Alicja chce wysłać wiadomość i chce, żeby Bob był w stanie zweryfikować, że ta wiadomość przyszła naprawdę od niej. Wtedy w tym przypadku Alicja bierze wiadomość, bierze klucz prywatny, robi, szyfruje, tak samo jak w poprzednim przypadku, tylko tutaj się nazywa to podpisywaniem. Generalnie wykonuje jakąś operację z kluczem prywatnym, wysyła podpisany dokument do Boba, Bob ma klucz publiczny i jest w stanie zweryfikować, że ten dokument naprawdę pochodzi od kogoś, kto posiada klucz prywatny. I tak działa na przykład RSA, tak działa ECDSA, nic skomplikowanego. Inny sposób na wymianę klucza, który jest tak naprawdę używany dzisiaj w protokołach takich jak TLS,
to protokół uzgadniania klucza Diffiego-Hellmana. W tym protokole dwie strony mają liczbę G, która nazwana jest generatorem grupy bez znaczenia. I obydwie strony generują swój klucz prywatny. Czyli Alicja będzie miała X, Bob będzie miał Y. Klucz prywatny to jest 32 bajty wygenerowane za pomocą jakiegoś generatora liczb losowych. Następnie Alicja bierze generator, podnosi ją do potęgi, czyli bierze to swoje do G, podnosi ją do potęgi X, z czego dostaje jakąś liczbę, powiedzmy Z, wysyła Z do Boba. Bob wykonuje bardzo podobną operację, bierze swoje Y, bierze G, G podnosi do potęgi Y i mnoży, to jest jego klucz publiczny i teraz on mnoży G do Y razy G do X, z czego powstaje S i S to jest klucz sesyjny, który później jest, może być używany w TLS-ie. Następnie Bob wysyła swoje G do Y do Alicji i Alicja wykonuje podobną operację, czyli mnoży swój to, co wysłała do Boba wcześniej z tym, co Bob jej wysłał i dostaje S. I wszystko działa tylko dlatego, że mnożenie jest przemienne, więc obydwie strony będą ustalą to samo S, którym później zabezpieczają, a na przykład które używają do zabezpieczenia sesji TLS. I czwarty schemat to tak zwany key encapsulation mechanizm, który nie jest znany, ale jest dosyć interesujący. Polega na tym, że znowu dwie strony mają klucz prywatny i klucz publiczny, znaczy jedna strona ma klucz prywatny i klucz publiczny. Teraz Bob używa klucza publicznego i uruchamia tak zwaną procedurę enkapsulacji. Procedura enkapsulacji wypluwa S, czyli klucz sesyjny i ciphertext city. Następnie wysyła city. City to jest zaszyfrowany klucz sesyjny, czyli zaszyfrowane S. Wysyła następnie to city do Alicji i Alicja jest w stanie odszyfrować swoim kluczem prywatnym city, z czego dostaje S. I znowu dwie strony mają to samo S, więc mogą używać tego na przykład w protokołach komunikacyjnych. I okazuje się, że tak naprawdę KEM, Key Encapsulation Mechanism, jeśli chodzi o kryptografię, jest najbardziej pożądanym schematem, tylko dlatego, że można go formalnie łatwo udowodnić. Formalnie udowodnić, że jest bezpieczny. Z jednej strony. Po prostu sam proces jest prosty. Powiedzmy, że w pewnym sensie prosty. Z drugiej strony KEM można zbudować albo z PKI, albo z tego z KEX, czyli z Key Exchange mechanizm. I w momencie, kiedy się udowodni, że KEM jest bezpieczny, również udowadnia się, ten sam proces, w tym samym procesie można udowodnić, że ten KEX jest bezpieczny, który został użyty do zbudowania KEMA, albo że PKI jest bezpieczny. Więc z tego powodu jest jakby bardziej ten schemat jest bardziej pożądany. Okej. Okay. Po co to wszystko? Tak jak mówiłem wcześniej, w 2016 roku NIST stwierdził, że okej, okay, byśmy chcieli, żeby ludzie używali post-quantum krypto. Więc zrobimy konkurs i wybierzemy w konkursie dwa algorytmy. Jeden będzie używany do szyfrowania, drugi będzie używany do wymiany klucza i szyfrowanie jest proste, zrobimy po prostu, musi być post-quantum i proces zbudowany w jak najbardziej podobny sposób do tego, co dzisiaj mamy, czyli na przykład do LSA, czy do DCS i CDSA, ale jeśli chodzi o wymianę klucza, nie chcemy czegoś takiego jak LSA, bo ponieważ było z tym dużo problemów wcześniej, nie chcemy też czegoś takiego jak Diffie-Hellman, bo możemy chcieć KEM, który przez lata okazało się, że jest po prostu lepszą konstrukcją. Więc ogłosili call for proposals i w call for proposals powiedzieli, że byśmy chcieli ustandaryzować dwa algorytmy, jeden ma być KEM, drugi ma być podpis elektroniczny. W listopadzie 2017 wystartowała pierwsza runda tego całego konkursu i 287 osób zgłosiło 82 kryptosystemy, z tych 82 17 zostało złamanych praktycznie na dniach i zostało 69.
I po pierwszej rundzie jeszcze czas na rundę drugą. Z tych 69 algorytmów zostało 26 i też w rundzie drugiej zespoły, które uczestniczą w tej standaryzacji, zostało wymagane, że muszą mieć nie tylko jakby dowód matematyczny, że kryptosystem jest bezpieczny, ale też implementację i im więcej implementacji dla różnych procesorów, tym lepiej. Więc w tej rundzie powstało bardzo dużo implementacji. NIST wymagał implementacji w C albo w Assemblerze. I to była generalnie chyba najciekawsza runda z tego wszystkiego. I później runda się skończyła w 2018 roku. W lipcu w zeszłym roku, 2020, skończyła się runda trzecia, z której zostało już tylko 7 algorytmów. Co ciekawe, między rundą drugą a trzecią nie aż tak dużo algorytmów zostało złamanych, ale dużo zostało odrzucanych, ponieważ nie były praktyczne. I w lipcu 2020 roku NIST stwierdził, że okej, do następnej rundy przejdzie 4 algorytmy, czyli z tych 7 zespoły muszą się tak zorganizować, żeby zostały 4. I ten proces trwa do dzisiaj, do końca, wydaje mi się, że do końca roku ma się zakończyć i mamy poznać coś, co będzie przyszłym RSA i coś, co będzie przyszłym ECDH. Czyli jeden z tego wszystkiego powstanie jeden, z całego tego procesu dostaniemy jeden algorytm do podpisu cyfrowego i jeden albo więcej do jako algorytm do ustalania klucza. I w tym momencie też zacznie się proces standaryzacji, czyli algorytm zostanie wybrany i następna rzecz to po prostu napisać standard, co się zakończy w 2024 roku. Równolegle to w momencie, kiedy skończy się runda trzecia, NIST stwierdził, że okej, mamy te algorytmy, które mamy, które dostaliśmy, one są dobre, ale chcielibyśmy czegoś więcej i coś lepszego. I też w trakcie samej standaryzacji okazało się, że istnieją lepsze sposoby na szczególnie na wymianę kluczy, ale w sumie na podpisy elektroniczne też, więc NIST postanowił, że będzie jeszcze runda czwarta i będzie prawdopodobnie piąta i szósta i na końcu tego procesu zostanie wyselekcjonowanych kilka algorytmów, które są po prostu mają lepsze właściwości. Okej, więc co mamy dzisiaj na stole? Z algorytmami, które post-quantum zawsze był problem taki, że mają bardzo, bardzo, bardzo duży rozmiar klucza publicznego. Pierwszy algorytm wydaje mi się, że to był McAlice albo chyba McAlice i długość klucza w tym algorytmie była wtedy w megabajtach. Więc te nowe algorytmy, które powstały, one nie mają kluczy już aż tak dużych, niektóre, ale ciągle są dużo, dużo większe niż na przykład to, czego dzisiaj używamy. I generalnie w całym procesie próbuje się znaleźć coś, co jest, może nie jest, nie ma nadziei na to, że będziemy mieć bardzo klucze, które są krótkie, ale może takie da się wyselekcjonować, takie, które nie są super długie z jednej strony, a z drugiej strony takie, które będą mogły być używane w internecie, w sensie szybko. Jak ktoś otworzy stronę, to będzie stanie tą stronę w milisekundach, a nie w sekundach. Więc tak. Generalnie same algorytmy opierają się, można je podzielić, wrzucić do 5 różnych grup. I te grupy w zależności od algorytmu, w zależności od grupy, każdy z tych algorytmów bazuje na innym problemie, takim podstawowym matematycznym problemie. Więc mamy tak naprawdę 5 problemów. Jedne bazują na funkcjach haszujących, jedne są oparte o kraty całkowite liczbowe, w angielskim się nazywa lattice. Inna metoda to jest znalezienie problemu, który się opiera o rozwiązywanie wielomianów, które mają po prostu wiele zmiennych, to są schematy multivariate.
takim nowym, najnowszym chyba, czy takim, który najwięcej ludzi się teraz zajmuje. No może nie najwięcej, ale takim bardzo hot topic jest ISO Jenny-based kryptografii. To są przekształcenia algebraiczne różnych zbiorów danych. Powiem później dokładnie, na czym to polega. I ostatnią grupą to jest teoria kodów, która problem w tej grupie jest zawsze taki, że klucze publiczne są bardzo duże i małe szanse, że można znaleźć jakiś sensowny algorytm bazujący na teorii kodów. Z tej tabelki do góry też wynika, że najwięcej ludzi interesuje się, czy najwięcej propozycji przyszłej kryptografii powstało na bazie krat całkowitych liczbowych, czyli na bazie lattice-based crypto. I faktycznie to jest temat, w którym zostało zrobione bardzo dużo research na takim bardzo podstawowym poziomie. I tak te dwa algorytmy, Dilithium i Falcon, to są algorytmy, które prawdopodobnie jeden z nich zostanie wyselekcjonowany jako następny algorytm do podpisu cyfrowego i prawdopodobnie albo Kyber, albo Cyber, które są algorytmami wymiany klucza, zostaną wyselekcjonowane jako następne to, czego będzie się używało zamiast Diffie-Hellmana. Problem jest, tak jak algorytmy mają problem z wielkością klucza, tak nie mają problemu z prędkością. Zazwyczaj są dużo szybsze niż to, co jest dzisiaj dostępne. Nie mam porównania w tej tabelce z szybkością dzisiejszych algorytmów, ale wydaje mi się, że dzisiejsze ECDH by był gdzieś tutaj. Tam tak mniej więcej szybki jak Flodokem. Więc widzimy, że Kyber, jeśli chodzi o wymianę klucza, był dużo szybszy i też miałby dosyć mały klucz publiczny i ciphertext. Tak samo, jeśli zobaczymy na przykład na Falcon, ten algorytm był mega szybki. Jeśli chodzi o operacje, czyli weryfikację na przykład, byłby trochę wolniejszy, jeśli chodzi o generowanie kluczy, ale też ma najmniejszy rozmiar klucza. Dlatego lattice-based kryptografia jest takie, daje najwięcej nadziei. Na czym polega lattice-based kryptografia? Powiedzmy, że mamy macierz A. Powiedzmy, że mamy taki problem. Macierz A i chcemy pomnożyć ją razy jakiś wektor Y. Z tego mnożenia dostaniemy wektor z. I teraz, jeżeli chcemy obliczyć, powiedzmy, że mamy a i z, czyli mamy macierz a i wektor z, i jeżeli chcemy znaleźć y, to jest bardzo prosty problem. Wystarczy odwrócić macierz a i pomnożyć ją przez z. Ale jeżeli dodamy sobie to e tutaj, to problem się zrobi trudny. Tak naprawdę się robi np trudny. O ile te macierze Y i E mają małe, są złożone z małych liczb, czyli albo działają w pewnym zbiorze. I na tym problemie polega lattice-based kryptografia. Po prostu mamy macierz jedną, mnożymy ją razy wektor, dodajemy mały wektor i dostajemy Z. Teraz mając A i Z, znalezienie Y i E jest dosyć trudne. Więc możemy A i Z możemy użyć jako klucza publicznego, a Y i E możemy użyć jako klucza prywatnego. Więc tak, to jest baza, na takiej bazie po prostu działają algorytmy lattice-based crypto. Jaki to ma związek faktyczny z lattice i co to tak naprawdę jest krata całkowito liczbowa? Krata,
czy Lattice jest zdefiniowany jako, jest zdefiniowany przez dwa wektory bazowe, powiedzmy tutaj to A1, B1 i B2, które wychodzą z tego samego punktu. I teraz są dwa problemy związane ze znalezieniem innych wektorów w klacie. Jeden problem się nazywa shortest vector problem, czyli chcemy znaleźć w tym układzie jak najkrótszy wektor, na przykład S. Ten problem, jeżeli krata jest, ma duży, duży rozmiar, nie kwadratowy, trzeba myśleć na przykład w tysiącach rozmiarów, to okazuje się, że ten problem jest NP trudny. Drugi problem jest taki, że mając dany wektor Z, ten, trzeba znaleźć wektor, który jest najbliżej do niego, czyli to T tutaj. I ten problem też jest trudny. Więc tak, jaki to równanie ma związek z faktyczną kratą? No, taki, że jak się weźmie wszystkie E, Y i E, to one tworzą, tworzą całą tą, wszystkie rozwiązania dla Y i E tworzą kratę. Więc można ich użyć jako właśnie jako klucza prywatnego i wtedy A i Z może być użyte jako klucz publiczny. Na tej podstawie działają algorytmy takie właśnie jak Kybel czy jak Dilithium. Następnie, więc jak tak naprawdę wygląda szyfrowanie? No, mamy Y i E, mamy A i Z, Z to jest A razy Y plus E. Szyfrujemy w ten sposób, że to R tutaj jest generowane losowo, mnożymy to jako A, dodajemy E1, z czego wychodzi U, następnie generujemy V, jeszcze raz to L jest mnożone jako Z, czyli jako drugi komponent klucza publicznego, dodajemy mały wektor, te dwie wartości. To są tak naprawdę potrzebne są wektory, które dwa losowe wektory są potrzebne. I do całej tej konstrukcji mnożymy ją jako message, czyli to, co chcemy zaszyfrować. To, co chcemy zaszyfrować, musi zostać przedstawione w jakiś sposób jako liczba, więc następuje jakaś konwersja tej wiadomości do liczby. Cała ta i wtedy całe to szyfrowanie, jakby ciphertekst w tej konstrukcji, to jest właśnie to U i V. Deszyfrowanie wygląda w ten sposób, że mamy dostajemy to V, dostajemy U i osoba, która ma klucz prywatny, ma to Y. Jak weźmiemy te wszystkie działania, okaże się, że dostaniemy jak zrealizujemy to działanie, okaże się, że dostaniemy wynik, w którym wiadomość jest na wysokich bitach, będzie zakodowana na wysokich bitach, a na niskich bitach dostaniemy noise, dostaniemy to wynik, po prostu coś, co wynika z tego, że użyliśmy tutaj A1 i A2, czyli małych wektorów błędów. Więc to, co możemy zrobić, to po prostu nie patrzeć na noise. Możemy na przykład stwierdzić, że w 16 bitach 13 wysokich bitów to jest message, a reszta jest nieważna. I wtedy dekodując tylko message dostaniemy po prostu tak odszyfrowaną wiadomość. Jeden minus tego schematu jest taki, że tutaj może być wiele rozwiązań, jeśli chodzi o ten układ, więc jedno, co więc okazuje się, że jedno zaszyfrowanie, wiadomość, która jest zaszyfrowana, nie zawsze może zostać odszyfrowana. Możemy dostać ciphertekst, który może nie zostać odszyfrowany. I cały jakby problem, czy duża część researchu, jeśli chodzi o Lattice-based crypto, polega na tym, że trzeba znaleźć takie parametry danego układu, że które będą, gdzie ten prawdopodobieństwo uzyskania błędu jest bardzo niskie.
Niektóre schematy, na przykład Enthru, jest w stanie, czyli z tym systemem Enthru można, parametry są tak dobrane, że nigdy nie dostaniemy złego rozwiązania, a schematem Kyber, ten kryptosystem, co prawda możemy dostać rozwiązanie, które nigdy nie, którego nie będzie można rozszyfrować, ale prawdopodobieństwo jest 2 do 141 chyba, czyli 1 przez 2 do 141, czyli co, prawdopodobnie procesor się pomyli w obliczeniach, większe prawdopodobieństwo jest tego, że procesor się pomyli w obliczeniach, niż to, że ten schemat zostanie, że szyfrowanie będzie błędne. Ok, to tak działają kraty całkowite liczbowe, czyli Lattice Base Crypto. Isogeny Base Crypto jest trochę bardziej skomplikowane, ale może obrazki pomogą. Więc Isogeny Base Crypto mamy, to jest kryptografia, która wywodzi się z krzywych eliptycznych. Kryptografia na krzywych eliptycznych polega na tym, że mamy punkt na krzywej i mnożymy go, czy dodajemy go ileś razy, dostajemy jakiś inny punkt na tej samej krzywej i ten nowy punkt to jest nasz klucz publiczny. A ile razy dodaliśmy ten punkt, czyli skalar, jest naszym kluczem prywatnym. Więc generalnie w kryptografii na krzywych eliptycznych działamy na tej samej krzywej, na jednej krzywej. I to jest różnica z Isogeny Base Crypto, czyli kryptografii opartej o przekształcenia izogeniczne. W tym przypadku działamy na wielu krzywych, na bardzo dużej ilości krzywych. Mamy przekształcenie izogeniczne to jest takie przekształcenie, które z jednej krzywej generuje drugą, czyli wszystkie możemy przedstawić punkty z jednej krzywej eliptycznej na punkty na drugiej, na innej krzywej eliptycznej. Samo przekształcenie może być opisane wzorem i mówimy, że krzywe są izomorficzne, jeżeli charakteryzują, mogą być scharakteryzowane przez ten sam numer. Każda krzywa eliptyczna, każdej krzywej eliptycznej można przypisać pewien numer, jej charakterystykę. I jeżeli ten numer jest taki sam dla dwóch różnych krzywych, to mówimy, że one są izomorficzne. Więc tak działa coś, co się nazywa SAIC, czyli inny system do wymiany klucza. Generalnie, żeby dwie strony wymieniły klucz, czyli ustaliły klucz symetryczny, mają tą samą jedną krzywą eliptyczną i zaczynają tak zwane, zaczynają obliczenia, mają tak naprawdę swój klucz prywatny, który używają do tych przekształceń izomorficznych, a przekształceń izogenicznych, czyli obliczają, biorą klucz prywatny, obliczają nową krzywą w jakimś zbiorze, z tego powstaje jakieś nowe jądro przekształcenia, przechodzą do następnego zbioru i tak dalej, aż dochodzą aż jedna strona dojdzie do pewnego punktu. Druga strona robi dokładnie to samo, bierze swój klucz prywatny, oblicza przekształcenie za pomocą klucza prywatnego, tak sobie wędruje po tych zbiorach, dochodzi do pewnego zbioru i w tym momencie obydwie strony, to EB i EA, mają swój klucz publiczny, który mogą się wymienić, więc wymieniają pomiędzy sobą klucz publiczny. Teraz powiedzmy, że ta strona ma klucz publiczny EA i używa klucza publicznego, który dostała od tej strony i wykonuje bardzo podobne obliczenia, dochodząc do tego punktu. Druga strona symetrycznie robi to samo i okazuje się, że powinna dojść do tego samego, tak naprawdę w praktyce też, dojdzie do tego samego zbioru. Teraz mogą wylądować na dwóch różnych krzywych eliptycznych, te punkty to są krzywe eliptyczne tak naprawdę, więc mogą wylądować na dwóch różnych krzywych eliptycznych, kończąc te obliczenia, więc ponieważ te krzywe eliptyczne będą izogeniczne, wtedy obie strony mogą obliczyć ten J-invariant, czyli
tą charakterystykę dla dwóch różnych krzywych eliptycznych i ten Jenny Radian będzie taki sam. Okej, to wszystko jeśli chodzi o teorię i teraz jeśli chodzi o same implementacje tych algorytmów, jak one wyglądają. Więc tak, mamy dużo różnego, dlatego że NIST zażyczył sobie, żeby dostarczać implementację razem ze schematami, które razem ze swoimi propozycjami. Mamy dużo różnych implementacji algorytmów. Taką główną stroną z implementacjami jest strona samego NIST-u, na której jest tutaj, na której można znaleźć tak naprawdę wszystkie implementacje wszystkich tych algorytmów. Jest projekt, który się nazywa PQClean, który to jest zbiór wszystkich implementacji i udostępniony jako jedno repozytorium. Jest biblioteka, która się nazywa libOQS, która integruje tak naprawdę to repozytorium PQClean i prezentuje algorytmy przez zunifikowane API. Czyli mam jedno API, żeby uruchomić każdy z tych algorytmów. Jeśli chodzi o urządzenia embedded, jest repozytorium, które się nazywa PQM4, implementacja dla ARM Cortex-M4. Jest też moja własna implementacja, której używam do różnych badań. Inna implementacja, jest dużo implementacji, które jest closed source i na przykład PQShield, w firmie, w której pracuję, implementujemy podobne rozwiązania, jeśli chodzi na platformy embedded, na po stronie serwerowej. Robimy hardware software code design dla procesorów RISC-V czy różnego rodzaju integracje. Dzisiaj chciałem pokazać, jak działa, się skupić tak naprawdę na libOQS, czyli na tej bibliotece. Więc tak, sama biblioteka skupia wszystkie te algorytmy, które zostały przesłane do NIST-u, czyli hash-based, lattice-based, isogeny-based, code-based, multivariate. Dodatkowo można znaleźć implementację AES, czy algorytmów do generowania liczb losowych. Następnie mamy małe takie API, którego można używać do właśnie, żeby zrealizować wymianę klucza, czyli post-quantum CAMS i post-quantum signatures, dwie różne API. To wszystko jest prezentowane za pomocą jednego wspólnego API, którego można używać w programach. I dodatkowo samo libOQS zintegrował swoje API do na przykład do OpenSSL, Boring SSL czy OpenSSH, udostępnił różne bindingi do C++, do Rasta, zrobił implementację w StrongSound VPN, to jest program, który umożliwia uruchomienie VPN-a i głównie jest używany do benchmarków, czy do robienia różnych mierzenia, jak szybko post-quantum krypto działa naprawdę. Dodatkowo projekt, ze strony projektu można ściągnąć na przykład Google Chrome Browser, w którym wszystkie te algorytmy są zaimplementowane, OpenVPN, czy na przykład serwer HTTP, bazujący na Nginxie, więc tak naprawdę można sobie ustawić po jednej stronie serwer, po drugiej stronie przeglądarkę i używać dwóch rzeczy do post-quantum, próbować połączyć komunikacja, na przykład w TLS-ie będzie post-quantum krypto. Jak to działa w praktyce? To jest naprawdę proste API, więc możemy sobie wylistować wszystkie algorytmy, które są dostępne, wszystkie 69 algorytmów i jeżeli chcemy podpisać wiadomość, robimy taki obiekt, który inicjujemy jako, na przykład mówimy, jaki chciałbym użyć algorytmu Dilithium 2. Można
zrobić, printować sobie różne detale, jeśli chodzi o sam algorytm, na przykład jak mocne jest szyfrowanie. Teraz, żeby wygenerować parę kluczy, jest prosta metoda generate keeper, która zwraca klucz publiczny i zachowuje klucz prywatny w tym obiekcie OP. Generowanie podpisu jest znowu debilnie proste. Mamy metodę sign, która podpisuje tekst, czy podpisuje tak naprawdę byte array. I weryfikacja jest implementowana za pomocą metody verify, która przyjmuje ten sam tekst, podpis i klucz publiczny. Klucz publiczny, ponieważ najczęściej jedna strona generuje parę kluczy prywatną i publiczną, udostępnia klucz publiczny i ta druga strona ściąga sobie klucz publiczny i używa jej, może jej użyć w tej metodzie verify. CHEM, czyli wymiana klucza, jest znowu, interfejs jest dosyć prosty. Musimy zainicjować obiekt, który się nazywa key encapsulation, powiedzieć, jakiego algorytmu chcemy użyć, czyli w tym przypadku to jest psych i sparametryzowany przez P4 czy 4. Następnie robimy znowu to samo generate keeper. Enkapsulacja jest za pomocą, więc do enkapsulacji to jest ten moment, gdzie ktoś chce nam wysłać klucz do komunikacji, więc potrzebuje klucza publicznego. Mamy metodę encaps secret, która zwraca ciphertext, czyli zaszyfrowany klucz prywatny, czy ten zaszyfrowany klucz sesji i sam klucz sesji. I następnie druga strona, która posiada klucz prywatny, może go odszyfrować za pomocą tej metody decaps secret. To jest bardzo, bardzo, bardzo proste do użycia. Bardzo prosto w użyciu biblioteka. To skipnę. Jeśli chodzi o te algorytmy post-quantum, są o tyle fajne, że dużo różnych optymalizacji można zastosować. Więc NIST w swojej call for proposal stwierdził, że tylko chcieliby, żeby te algorytmy używały funkcji skrótu, nowej z funkcji skrótu, SHA-3. I dokładnie ta funkcja jest, więc wszystkie te algorytmy używają tylko tego, co oznacza, że jeżeli chcemy optymalizować, to najlepiej optymalizować samo SHA-3, ponieważ czas działania, głównie, szczególnie w algorytmach lattice-based, jest determinowany tym, jak szybko działa, jak szybko jest SHA-3 uruchomione. Wszystkie inne obliczenia są bardzo, bardzo szybkie generalnie. Najwięcej czasu haszowanie zajmuje. Powód, dla którego tak jest taki, że żeby wygenerować tą dużą macierz A, ta macierz jest naprawdę spora, więc nie ma sensu wysyłać jej przez TLS, więc można zrobić coś innego. Można stwierdzić, że i tak potrzebujemy tutaj tylko na przykład 256 bitów entropii, więc użyjemy czegoś, co ma, użyjemy seeda, który będzie miał 256 bitów entropii, przepuścimy to przez SHA-3, zrobimy mały post-processing i z tego będziemy mogli wygenerować macierz A. I tak działa większość algorytmów, ale też to jest też powód, dla którego ten shake, czyli coś, co jest oparte na SHA-3, zajmuje dużo, bardzo, bardzo dużo czasu. Więc jeżeli optymalizować, to optymalizować funkcję skrótu i najlepiej ją zoptymalizować tak, żeby była zaimplementowana bezpośrednio w hardware'ze. Wtedy te algorytmy są naprawdę szybkie. Inne optymalizacje są takie same jak na przykład w isogeny-based crypto. Używa bardzo dużo optymalizacji z elliptic curves, czyli po prostu mamy duży, w tym wypadku duży multiplier jest potrzebny, duża coś, co pozwoli nam bardzo szybko pomnożyć dwie liczby. Jak mamy hardware, który tak jak na przykład w Intelu
operację MULX, która 64-bitowy skalar mnoży w taki sposób, że zwraca 64-bitowe wyniki. Z taką operacją te algorytmy są dużo, dużo szybsze. Wydaje mi się, że to skipnę. Albo nie. OK. Inna rzecz, jeśli chodzi o post-quantum crypto, to jest sama integracja z protokołami komunikacyjnymi. I tutaj IETF, już nie jest to sam IETF, czyli Internet Engineering Task Force, pracuje nad propozycjami, gdzie zmiany protokołu, na przykład TLS, w taki sposób, żeby była możliwość uruchomienia tych, żeby można zintegrować te algorytmy post-quantum. I głównie praca skupia się na tym, żeby nie tyle zintegrować je w taki sposób, że będziemy używać tylko post-quantum, ale w taki sposób, że będziemy używać klasycznych i post-quantum schematów. Czyli to są tak zwane schematy hybrydowe i chodzi o to, że na przykład jeżeli mamy kryptosystem klasyczny i kryptosystem post-quantum, jak użyjemy ich dwóch i okaże się, że post-quantum nie działa albo jest zepsute, to wtedy cały czas jesteśmy zabezpieczeni tym pierwszym klasycznym. W innym przypadku, gdzie na przykład komputery kwantowe będą wynalezione jutro, mamy ciągle taki schemat, który jest odporny na ataki ze strony komputerów kwantowych. Nie? Bo mamy dwa, używamy dwóch różnych kryptosystemów w jednej komunikacji. Więc to są systemy hybrydowe i na tym się skupia dzisiaj IETF. OK. Może, żeby skończyć, powiem, na koniec powiem o eksperymentach, które już zostały wykonane i jeden z tych eksperymentów był wykonany przez dwie firmy, Google i Cloudflare, czy pytanie jest, czy z obiektem op można wyciągnąć prawetki? Tak. Odpowiedź jest tak, jest metoda export key do tego. LibOQS implementuje export key, więc można wywołać op.export key i to zwróci w czystej postaci klucz prywatny. Tak, więc Cloudflare i Google zrobił ten eksperyment. Postanowiliśmy tak naprawdę, byłem jedną z osób, która brała udział w tym eksperymencie i stwierdziliśmy, że okej, zaczęliśmy myśleć w ten sposób, że mamy post-quantum krypto i jaki by był eksperyment taki, żeby był znaczący, coś, co z jednej strony miałoby sens, a z drugiej strony dałoby wyniki, które umożliwiłyby lepszą analizę po prostu. Więc taki eksperyment musi mieć to, co wymyśliliśmy. Myśleliśmy w ten sposób, że musi mieć zasięg duży, najlepiej zepsuć jak najwięcej rzeczy. Z drugiej strony musi być, jeżeli coś się zepsuje, to wtedy będziemy wiedzieć, co się dokładnie zepsuło i będziemy wiedzieć, gdzie jest problem. Więc zasięg i wpływ musiał być jak największy. Z drugiej strony złożoność musi być po prostu, nie może być sam eksperyment, nie może być bardzo prosty, bo wtedy nie dostaniemy dobrych wyników, więc integracja czy może deployment powinien być bardzo złożony, taki realistyczny, taki, który będzie w przyszłości wykonany. I z trzeciej strony sama technologia, z którą się będziemy pracować, musi być ustandaryzowana. Musimy mieć jasny sposób migracji z jednego systemu na drugi. Więc okazało się, że najlepszą metodą to jest uruchomić wszystko w TLS-ie, czyli HTTPS. Wtedy z jednej strony będziemy mieć przeglądarki, będziemy mieć klientów, z drugiej strony będziemy mieć serwery
żeby droga z przeglądarki do serwera jest dosyć długa, przechodzi przez masę różnych urządzeń sieciowych. Więc jak coś ma się zepsuć, to się zepsuje gdzieś pomiędzy, albo klienci będą niezadowoleni, albo zobaczymy po stronie serwerów bardzo duże zużycie. I takie było nasze założenie, że sprawdźmy, co się zepsuje. I okazało się, więc sposób, w jaki to wykonaliśmy, był taki, że porównaliśmy trzy różne rzeczy. Porównaliśmy klasyczną kryptografię, która jest dzisiaj używana, więc zaczęliśmy robić, zaczęliśmy obserwować, jak się zaczyna, jak wyglądają połączenia w klasycznej kryptografii, jak wyglądają połączenia tej, które używają lattice-based crypto, te, które mają duży klucz, i zaczęliśmy obserwować, jak wygląda strona serwera, jeżeli użyjemy isogeny-based crypto. Czyli isogeny-based crypto ma bardzo krótki klucz. Niemniej działa dużo, dużo, runtime jest po prostu bardzo dużo większy. I pytanie, które sobie postawiliśmy, były dwa. Jeden było, czy lattice-based crypto będzie, skoro ma duże klucze, czy będzie tak naprawdę przeszkadzało w takiej codziennej komunikacji, czy fakt, że posiadania czy używania dużych kluczy w jakiś sposób przeszkadza. Drugie pytanie jest takie, czy lattice-based crypto, które ma duże klucze, będzie gorsze od tego, od isogeny-based crypto, które ma krótsze klucze, ale działa dłużej. I wynik był taki, że wynik jest taki, jak tutaj na tym po prawej stronie. Ta pomarańczowa linia to jest lattice-based crypto i jak się na nią spojrzy, ona jest bardzo podobna do niebieskiej, która jest, ta niebieska linia reprezentuje klasyczny, taki jak dzisiaj mamy klasyczną wymianę klucza. Obydwie są bardzo podobne, nie ma dużej różnicy. Natomiast zielona linia to jest isogeny-based crypto i widzimy, że jeżeli zaczniemy używać isogeny-based crypto, to komunikacja będziemy widzieć problem z komunikacją, po prostu będzie strony będą dłużej potrzebowały czasu, żeby się załadować. Znaczy zużycie procesora będzie dużo większe. Ta tabelka pokazuje sposób, w jaki pokazuje wynik z systemów takich jak Android. Ta tabelka pokazuje wynik z systemów desktopowych, tak Windows albo na Linux czy Mac. Więc w obydwu przypadkach, no, jeśli chodzi o na przykład eksperyment uruchomiony na laptopach, tutaj widać, że lattice-based crypto było tak naprawdę trochę lepsze niż to, co dzisiaj używamy. Natomiast isogeny-based crypto było dużo, dużo gorsze. Inny eksperyment, który niedawno został przeprowadzony przez Cloudflare, był taki, że okej, to wiemy, jak działa wymiana klucza, wiemy, gdzie są problemy, ale co z podpisem cyfrowym, co z certyfikatami. I więc eksperyment polegał na tym, żeby weźmiemy, jak mamy TLS, to TLS, w TLS-ie nie jest używany jeden certyfikat, ale cały certificate chain, cała grupa certyfikatów, które i root certificate jest tym ostatnim, który weryfikuje autentyczność tego certyfikatu, który jest pomiędzy, a ten certyfikat, czyli intermediate, weryfikuje autentyczność certyfikatu, który pozostaje serwera. Ten, który faktycznie autentyfikuje serwer. I okazuje się, że jeżeli w tym chainie wsadzimy sobie certyfikat, który się nie weryfikuje poprawnie, to TLS będzie ciągle dobrze działał, o ile mamy jakikolwiek chain, który weryfikuje się poprawnie. Więc to, co mogliśmy zrobić, to co Cloudflare zrobił, to ten niepoprawny certyfikat, ten tutaj,
był certyfikatem post-quantum i zostało to zrobione po to, żeby zobaczyć, jak szybko, jaki będzie wpływ certyfikatów podpisanych algorytmami post-quantum na komunikację. No i tutaj jest większy problem, bo certyfikaty post-quantum są dużo, dużo większe niż te, które dzisiaj mamy. To, co chłopaki zauważyli, to w momencie, kiedy generalnie jak się włącza stronę, jak się wchodzi na jakąś stronę, to tych certyfikatów jest mniej więcej 6 zawsze. Zawsze około 6 certyfikatów się ściąga i w momencie, kiedy ilość mierzona w bajtach przekracza 30, to widać, że tutaj zaczynają się problemy. Strona się po prostu dłużej ładuje. Więc idealnie to jest spowodowane konfiguracją sieci. To jest coś takiego w TCP jak congestion window, które jest ustawione, zahardkodowane normalnie chyba na 10 kilobajtów, serwerowe systemy mają około 30. I polega na tym, że jak wyślemy za dużo danych, to urządzenie po drugiej stronie nie zaakceptuje tych danych. Myślę, powie, ok, mogę zaakceptować tylko 10 kilobajtów, więc daj mi przetworzyć to i przyjść później. Więc dostajemy takie zwrotki. Jest po prostu dużo więcej komunikacji. Więc idealnie to, co byśmy chcieli, to zmieścić się w tych 10 kilobajtach. I okazuje się, że tylko 2 ze wszystkich tych kryptosystemów, które zostały zaakceptowane do czwartej rundy, do trzeciej rundy, tylko 2 są takie, które faktycznie których da się używać. Jeden to jest Dilithium, drugi to jest Falcon. Więc taki był rezultat z tego eksperymentu. Na koniec, jeżeli chodzi o moją własną opinię, to powiedziałbym, że keep calm, have a plan. Dzisiaj nie ma komputerów kwantowych, nikogo nie zhakuje. Niemniej wydaje mi się, że warto mieć, szczególnie jak się jest architektem systemów, czy pracuje się nad systemami embedded, to warto mieć plan na przyszłość i zaplanować, wziąć pod uwagę to, że kryptografia się zmieni trochę i to zmieni się za parę miesięcy. To wszystko.